Witajcie, z tej strony znowu Starki, jest ze mną dalej Pupkin oraz siostra. No i oczywiście kontynuujemy naszą przygodę w Terraria na Master Mode. Jak widzicie, jestem tak trochę w ruchu od razu. Dobra, drugi NPC jest coraz bliżej. No jest to głównie spowodowane tym, że mieliśmy ciężką noc i teraz polujemy na groby, żeby wyeliminować duchy. Po czym oczywiście skupiamy się... Niedługa historia, siostra. Po prostu dużo grobów, musimy je pousuwać, żeby duchy się nie pojawiały. Tyle, więc żadna długa historia. Nie rób mętlików w głowie ludziom. No. Jeśli będzie w miarę spokojnie, to oczywiście zgodnie z planem budujemy. Siostra, proszę cię, nie umieraj ciągle. Już zabiorę ten grób. Nie chodzi mi o grób, tylko masz przestać umierać. To nie jest aż takie trudne. Jest! Oj, ktoś znowu dołączył. Nie, dobra, to tylko problemy były już. Jak się robiło pierwszą łóżkę? Wydaje mi się, że na oazie jest jakieś pustynie, ktoś mnie nazywa pustynie ten... jaskinie te pustynne. Mówi, że jakieś ten... właśnie szczeliny w nich. Możliwe, Papkinie, i swoją drogą, nie wiem, czy byłeś przy tym, jak już zaczynam odcinka, ale właśnie jesteśmy już w drugim. Jestem. No, nie wiem, czy to problem dla ciebie, czy nie. A teraz, siostra, proszę zrób jakieś ściany szybko, bo musimy zbierać NPC-ów, żeby jak najszybciej zakończyć naszą plagę związaną z... Ale ja nie wiem, jakie są ich wymagania! Jakiekolwiek ściany, po prostu buduj byle kwadraty, żeby się NPC pojawiali, proszę cię. Więc nie narzekaj mi tutaj. No wiesz, zazwyczaj to mi marudzi teraz, że oni mają tak, własne wymagania. Tak, mają wymogi, żeby polubili mieszkanie, ale proszę cię, buduj kwadraty, żebyśmy szybko ich mieli po prostu. Dobrze! No, to dziękuję bardzo. A teraz muszę szybko znaleźć wiadro. Którego knazłeś nie ma. Ma ktoś tego Irona albo Lida? Wszystko zostaje w skrzynce. A, to niedobrze. Było to byśmy mieli w skrzyni. Dobra, trudno. Będę musiał w takim razie poradzić jeszcze bez wiadra, żeby móc łatwo wodę tu przynieść. Jezu, jestem idiotą, ja mam Lida w kieszeni. Dobra, w takim wypadku bierzemy wiadro. Teraz trzeba trochę tylko wody zrobić. Ej, właśnie, myślicie, że naprawili największego buga, jaki istnieje z wodą? Ostra, proszę cię, to już była przesada. Ostra przesada, nic... Naprawdę masz zamiar tam ginąć od byle glutka? Nie umiem inaczej. To się naum. Nie możesz tak wiecznie robić. A ile potrzebny jest sztabek miedzi i tych? Nie wiem. Nie pamiętam, bo rzadko kiedy je robię. Sprawdź u gajda. Bodajże 10 ametystu? Chyba 10 ametystu to było. Okej, fajnie, papki, ale pamiętaj, ją trzeba nauczyć samodzielności, żeby nie pytało wszystko nas, tylko sama umiała się korzystać. To pomaga. Uwaga, największy bug wodny nie został naprawiony. Tak więc, nieźle Relogic, nie macie zamiaru już aktualizować gry za bardzo, a dalej największy bug jest żywy, czyniąc wasze ulubione wiaderko nieskończonej wody bezużytecznym. No cóż, taki urok gry. Najwidoczniej. Tak więc dobra. Ma ktoś jakiś porządniejszy pomysł, co, jak, gdzie zrobić tutaj w tym naszym pierwszym, no, outpoście? Naszej pierwszej wiosce, naszym pierwszym, nie wiem, schronie? Kościół? Jezus Maria. Do dżungli żeś polazł. Wiesz co, znalazłem kolejkę. I chciałem eksplorować. Jest to nie o takim czymś mówiłem. Chodziło, czy masz jakiś pomysł, wydaje mi na to, w jakim... jakiś na coś, gdzie jakieś granice zrobić, jakiś, nie wiem, murek, cokolwiek. Po prostu jak to przedstawić najłatwiej. I na przykład, gdzie zrobić centrum, czyli czytajcie, w którym miejscu pylona postawimy. Wiesz, co, pylona postawić gdzieś koło elevatora. No, helewy... Proszę... drzewa do... takim budowym. Jakby to było serce livingwoodowego drzewa. No dobra, tylko trzeba być, to chyba to musiało być drzewo takie zbudowane przez nas osobiście, bo te są trochę... Tak, o to mi właśnie chodzi. Okej, okay, no spoko. To w takim wypadku, jak znaczy, to miejsce... Byśmy już mogli kupić pylona.
Także okej, okay, dobrze. W takim wypadku, jak znajdziesz sobie już odpowiednie miejsce na to, gdzie chciałbyś to wybudować, postawić, to oznacz jakoś, zajmiemy się tym na spokojnie. A ja w tym czasie standardowo biorę zwykłe deski i muszę zrobić ściany, bo oczywiście siostra jest zbyt zajęta jakimiś nie wiadomo czym, żeby postawić zwykłą ścianę i zbudować ten sam drugi domek dla NPC-a. O, jeszcze sobie ginie. Zajęta budowaniem trzeciego domku dla NPC-a. To ci powiem tajemnicę po prostu wszechświata. Te domki nie działają, dopóki nie mają ścian. No wow! To co mówisz, że budujesz trzeciego, jak nawet drugiego nie zbudowałaś? Bo chciałam wykończyć najpierw ten pierwszy, a później ten trzeci, chciałeś... a potem ten drugi. Tłumacz się, tłumacz. Dobra. Ale mniejsza z tym, na razie mam ważniejsze rzeczy. Ale wiesz o tym, że tutaj nikt nie może zamieszkać. Temu nie? Ja ci mówię, siostra, jestem gotowy na wszystko. Po prostu muszę szybko trzech NPC-ów tutaj sprowadzić, żebyśmy mogli łatwo zapobiec pojawianiu się tak zwanych duchów oraz innych bestii duchopodobnych. Więc dobrze. Jest standardowo pochodnie. I oczywiście ludzie, nie musicie wrzeszczeć w komentarzach czy coś, o ile ktokolwiek napisze komentarz. Bo niestety, znając moje wyświetlenia, moje YouTube, to albo nikt nie napisze, albo jak napiszą, to i tak nie na temat. Ale właśnie nie musicie wrzeszczyć, że to brzydkie, że NPC-om się nie spodoba czy coś. Wszystkim zajmiemy się na spokojnie kiedyś. Na razie po prostu chcemy mieć tutaj wioskę. Proszę, zostaw to bez komentarza. Nie zostawię to bez komentarza, bo ty jesteś lama i tyle, i nie powinnaś grać w Mastera. Idź bawić się w Journey, najlepiej. Więcej będę Journey na trybie przygody. Takim easy, tak zwanym, gdzie możesz sobie włączyć cheaty na nieśmiertelność. Może tam byś nie umarła. Mamy trzy chałupki. Tak więc. A szybko. Teraz kończę. Już, nie, co, już wykończyłem. Coś się to może stawać więcej, ale. Na obecny moment musimy po prostu się śpieszyć i ogarnąć jak najszybciej. Dziękuję. Właśnie, przy okazji zobaczmy może, co kupiec ma do powiedzenia o swoim domu. O. Aha. Naprawdę piranie mnie zabiła. Największy wróg. Brawo. O, okej, a więc tak. Oto i co mówi kupiec o swoim domku. To miłe. Dużo prywatności, żeby przechowywać moje rzeczy. Lubię scenerię lasu. Dobrzy widok przyciąga klientów. Tak więc widzicie? Kupiec jest zadowolony. Gajdu się pojawił tam. Zobaczymy, czy on coś powie takiego ciekawego, czy nie. Może będzie miał do powiedzenia coś, co dajmy na to jest w zasadzie zaskarżenia swoich sąsiadów, że nie wiem, za głośno muzykę puszczałem, czy coś. A może powie, że lubi swojego sąsiada. I jest dobrze. Dobra, hej gościu. Dobra. Wygląda na to, że też mu się podoba. Siostra, proszę cię, ogarnij sobie tą różdżkę. Najpierw jakoś... ja muszę wiedzieć, jak? Nie wiem, spytaj gajda. Dopiero będę sprawdzać. No bo najlepiej zginąć 20 razy do slajma. Pozwolić na to, żeby jednocześnie stracić wszystko, co się da stracić. Żeby duchów się spełnił. Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga. Nie ma nikogo w pobliżu. Mogę dostawać nowe bomby bez tworzenia cmentarzyska kończyn. Tak więc on też zadowolony. I oczywiście już mamy ducha, bo jakby inaczej. Mówiłem siostra, że tak się skończy. Nie słuchałaś i mamy teraz karę. Znowu. Starałam się. Nie starałaś się. Dawałaś się zabijać byle slajmu, więc nie mogę tego potraktować jako staranie się. I dobra. Starałam się ich unikać. Tłumacz. Właśnie, wie ktoś może, jak da się poznać, że jakieś miejsce stało się miastem? Zmienia się muzyka. To chyba mamy już miasto. Tak.
Chyba się udało. Jeśli wejdziesz do miasta, to wtedy od razu ci się zmienia muzyka po prostu na inną i właśnie tak można rozpoznać mniej więcej. Dobra, uwaga. Rozumiem, że kupiec sprzedaje pylony? Tak, tak. Za 8 golda. Mamy miasto pierwsze. A masz pylona kupionego? Nie stać mnie. No właśnie, to nie mamy jeszcze miasta tak naprawdę. Ale chodzi o to, że mamy... Nie rozumiesz, papkinie. To jest miejsce, gdzie już się nie respią moby. Negatywne. No tak, no to jest takie... Tak więc, dziękuję bardzo. Muzyka się zmieniła. Tak więc, dobra. W takim wypadku, żeby nie było później tych NPC-ów, trzeba będzie bardziej rozstrzelić, wiecie, żeby było fajnie zrobione w miarę tak, żeby to było obszerne. A my ty kostur sobie zrobię. No, przecież mówiliśmy od początku, żebyś to zrobiła. Więc tylko potrzebuję jednej sztabki miedzi. Już ci daję. Dzięki. Nie ma sprawy. Nie mówiłam 27, tylko... Dałem ci 18. 18. Ale dałem ci wszystko, co mam po prostu, żeby, wiesz, mi nie zawadziało w ekwipunku, ale jednocześnie, żebym mógł... No nie wydzielać tej pojedynczej sztabki, bo mi się nie chciało. Dobra. W takim wypadku, jak już jest to w miarę ogarnięte, to ja bym zaczął może od budowy nowych, że tak nazwę już. A szansa manę sobie już podwiększyła? Do 4. Ile masz wartościowo, bo liczba mi nic nie mówi. Czekaj. 80. To masz jeszcze jednego kryształka. Nie się ciesz. Dzięki. Musisz jak najszybciej... jak się robiło? Co jak się robiło? Sukienki. Jakie sukienki, siostro? To jeszcze za wczesny etap. Na razie musimy zająć się rozmieszczeniem miasta w taki sposób, żeby nas moby nie atakowały co chwilę i żeby to było duży obszar. Masz może golda jednego? No, przykro mi, mam tylko tyle. Dobra, wystarczy. Chyba. Dobra. Sklep. Lona można postawić gdziekolwiek na obecny moment. Potrzebujesz 14 silvera. Nie mam, ale mam trochę tego. Siostra, u ciebie jak? Coś sprzedam, może czekaj. W jakim sensie u mnie jak? Z pieniędzmi. Zero. No jasne. Czego innego mogłem się spodziewać. Coś jeszcze. Dobra. W przypadku... Nie wiem, jak ja to mam zrobić, żeby było dobrze, ale coś tam się wymyśli. Kupiłem już pylona. Dobra. Tak, to możemy stawiać. Pierwszy pylon. Dziękujemy. Yes. Proszę. Działa. Można się stąd dotąd teleportować. Jakie to piękne. Ten drogą, jak jest ubezpieczeń, to ja ściągnę hełma, żeby moją piękną brudkę było widać. Teraz z tą drogą zatworzyłem inną postać, niż taka standardowa. Ogarnę koło tego pylonu, żeby tak już ładnie wyglądało mniej więcej. Wiesz co, nie musi to być drzewo na razie całe, ale można byłoby zrobić coś, wiesz, jakieś kaplicy chociaż. Wiesz co, coś na typu Oriego, ten drzewa. Okej, dobrze. To jest dobry pomysł, szczerze. Oczywiście, żeby mieć niebieskie liście, to musimy pofarbować, a farb nie mamy. Jesteśmy na nie za biedni. Nie no, zdecydowanie jakoś mocno powiększono ilość tych gwiazd. Za szybko się zbiera. Żeby w końcu developer wysłuchał ludzi marudzących na to, że Star Cannon jest niemożliwy do używania. Dobra. Trzecią gwiazdę dopiero co... Dopiero się noc zaczęła, a trzecią gwiazdę zebrałam. Brawo, siostra. Tą drogą... Więc mamy już 120 many. Dobrze. Jako, że mamy wolną chwilkę, to przeglądam oczywiście bestiariusz, czy coś się zaktualizowało. Co ciekawe, zaktualizowały się informacje o duchach. Już mam chyba wszystko, co się da wiedzieć o nich. Ale powiedzcie, czy ktokolwiek jest z tym dziś zdziwiony? Bo ja przynajmniej nie. Nie. Ej, znalazłem coś takiego, co jest dosyć ciekawe. W bestiariuszu jest informacja, jaki biom, jaki NPC lubi. Trochę tak na minus, moim zdaniem, ale okej. Okay. Mhm. I przy okazji jest potwierdzone, że nasz ulubiony towarzysz od wybuchów jest krasnoludem. No kolejne dwie gwiazdki! Ludziowie, czy to ja nie jest lekka przesada? Na potęgę. Wiesz, siostra, no fajnie, ale... Kolejne. Tak. Mhm, a właśnie... Nie za się... No wiesz, ja nie będę narzekał. Im więcej, tym łatwiej będzie nam to ogarnąć później. Bo swoją drogą odkryliśmy to...
z naszym tutaj Papkinem wspaniałym, że da się z gwiazd robić nowe przedmioty. W zasadzie ulepszyć zwykły drewniany... No właśnie, zwykły drewniany bumerang da się ulepszyć gwiazdom, co już też zrobiliśmy. I chyba coś jeszcze jest, czy nie? Nie sprawdzałem. Właśnie, ja tak teraz patrzę i w sumie są chyba te standardowe recepty tylko niestety, więc... A nie, ej! Rzucisz mi gwiazdy? Chyba na razie są recepty na te najlepsze mikstury, jakie się da robić. Wiesz, bo kiedyś dało się craftić te... Wiesz, te większe z mniejszych i tyle, teraz da się jeszcze te największe z największych istnieją tworzyć. I dobra. Tą drogą, ja chyba w takim wypadku, jak mamy chwilę spokoju, żeby nie było narzędzia, przyniosę na razie do chałup NPC-ów. Żeby nie wychodzić do kowadła, wiecie, za wioskę, bo to jest niebezpieczne. Do piecyka. No właśnie, zająłbym się chyba wszelkimi stacjami do craftingów, wiecie, no w celu chociażby ułatwienia sobie później tworzenia jakichś ładnych rzeczy czy czegoś. To w sumie. Żeby to zrobić, to przydałoby się mieć wszelkie możliwe materiały w kieszeni, a ich nie posiadam jak zwykle. I wracając jeszcze do ciebie, siostra, suknię się tworzy przy tym całym lumie, ale do tego jest potrzebny, no, kryształ odpowiedni i trochę pajęczyn. Pajęczyny nie problem. Chcę robić suknię. Tak. Mówię, pajęczyny nie problem, suknia nie problem, ale kryształów nie wiem, czy mam wystarczająco, żeby zrobić kryształową suknię właśnie. Chyba styknie to drzewko, ładnie wygląda moim zdaniem. To jest fajnie. Na pewno ujdzie jak na początek, jak na później nawet też, jak na nasz brak skilla w budowaniu. Jest ładnie. Dobra. Okej, okay. Można już robić szatę? Nope, jeszcze za mało. Kawałek po kawałeczku, oczywiście będę brał wszystko, żeby nie przesadzić. A to chyba wymagało 20, dobrze kojarzę? Może. Tak, niestety mam za mało. Mhm. Ale mam na razie różdżkę. Tak, chociaż tyle. Może nie będziesz umierała co chwilę, tylko co dwie chwile. O, a to ciekawe. Kolejne gwiazdy. No właśnie, ale ciekawe, że muzyka nocna jest taka sama, nawet w mieście. Kolejna gwiazda, mamy. U. Jest trochę nowych kostiumów, które można wycraftić. Brawo, siostra. Ale nic, jest pełno nowych kostiumów, które można craftić, z tego co widzę. Chociażby różowe sukienki, czarne sukienki, takie pokojóweczki. Jakieś ubranie superbohatera. Który nie wiem czemu jak patrzę, to przypomina mi trochę bohatera widocznego na teledysku, takim rysunkowym, że tak nazwę, do piosenki, chyba to było Something Just Like This od Chainsmokers, czy jakoś tak. Ciekawe. I tak guide potwierdził moje obawy, 20. Tak więc trzeba będzie pozbierać sporo, bardzo nawet sporo tych różnych innych rzeczy. Dobra. Dobra, kolejna gwiazda. I kolejne dwie. Fajnie, siostra, tylko... W ramach możliwości poświęcić, żebyś... Burze mamy? Serio? Wiecie co? Siostra, wracaj do wioski, bo coś mi mówi, że w burzy mogą być jakieś potężne potwory. Już wracam. Muzyka się zmieniła, słuchajcie, nie wiem, ten razy. Wiecie co, no... Ja czuję, powiedzmy... Hypa. Ja czuję hypa, nie będę ukrywał, takiego mocnego hypa, pozytywnego. A zacznę mieć hype, może być negatywny. Pylon. No tak. Ale złowroga muzyka jest. To dziwisz się? Mamy burzę. Prawdopodobnie jeśli byśmy wyszli gdzieś, to zaraz byśmy jakieś, nie wiem, elektryczne slimy spotkali, które nas zamordują w sekundkę. Jakie Pikachu prawie. Nie. Dokładnie. Mów za siebie, ja łażę i nic nie ma. Nie ciesz, siostra. Ale pogadamy jak naprawdę już... 5 pierdylionów gwiazd. Ich jest ciągle 5 pierdylionów, więc no. Nic nowego. O,
umarłaś sobie, jaki smuteczek. Dopiero! Ej, działa dobrze. Fajne, fajne. Pewnie było odcinek, jak mówiłem, będzie cały poświęcony budowaniu, czy tam bardziej takim siedzeniu w bazie, więc nie oczekujcie nie wiadomo czego. Ale właśnie możecie zobaczyć, jak się pomału rozwija nasza malutka społeczność. I swoją drogą wiadomo już, co będzie na miniaturze dzisiejszej. Co, burza? Nie. My stojący w wiosce, jak już ją trochę przebudujemy. Oczywiście przy pylonie, żeby nie było. My to nie powinno być tak, że... Czy powinno iść zrobić tak, że za każdym razem, jak będziemy budować wioskę w danym odcinku, to napisz budowanie. Jeśli kogoś na przykład nie interesuje budowanie. Siostra, nagrywamy to teraz i nawet jeszcze nie wiadomo, jak to będzie. Ile nagramy, co jak, a ty już mówisz, co mam robić. Jak to jeszcze nawet pierwszy odcinek nie był opublikowany. Piu! Piu! Dobra, piu, siostra, jak tam mana? Masz już 200? Serio, już masz 200? Tak. To chyba pora, żebym ja sobie trochę paskamany podładował. Ba, a nóż widelec okaże się, że dajmy na to przywołańcy teraz zostały jakoś zreworkowane i teraz żrą many z czasem, wiecie, jak się tam ich używa. To jak więc... się rzucam już kryształa. O, dziękuję. Dobra, 40. Jeden daje 20. Czyli to jest 200 odjąć 40. To jest 160. Czyli potrzebuję 8. Skończyła się już noc, bo gwiazdki zniknęły i to jest naprawdę strasznie zwiększony ich ten spawn rate. Czyli miałem rację. Podężnie. Jednak miałem rację. Ja w jedną gwiazdkę przeszedłem się kawałek od naszej wioski i mam już 11, także no straszliwie zwiększyli. Czego masz 11? Gwiazd, gwiazdy. Pewnie. Zdadzą się. Wiesz, będziesz też mógł mieć wtedy pełny pasek many. No, dobra, trochę piasku nazbieram na szybę, do naszej wioski. Dobrze. I w sumie dobrze się zaczyna. Znaczy, tak średnio, początki. Te duchy w szczególności. Częste umieranie. Ale spokojnie. Musimy i ten... Ogarniemy wszystko. Kurde, cztery budy obok siebie! Albo się wydaje, albo chyba już właśnie nawet teraz nasz ulubiony mistrz wybuchów robi sobie spokojnie te obniżone ceny za swoje towary, jako że mu się podoba tutaj. I wiecie, to jest delikatne. Mów za siebie, on nie jest moim ulubieńcem. Nasz ulubiony w kontekście najlepszy sprzedawca dynamitu i innych tego typu rzeczy. Ło. Czy wyście, żeście to widzieli? Wygląd sierpa zaktualizowano. Widziałem. Najlepsze narzędzie, jakie istnieje chyba w historii wszystkich gier, w których występuje. Zazwyczaj bardzo przydatne, a czasami bezużyteczne, ale tak czy jak fajne. Dobra. Pamiętaj, ktoś to był potrzebny do tak zwanego chyba heavy workbencha czy coś takiego? Na pewno żelazo i żelazo, kamień i drewno. Wybaczcie chwilę, ale ktoś chyba mi tu hałasuje. No wiesz, siostra, przecież ja to słyszę, więc nie problem. Dobra, zresztą sprawdzimy, bo nie będę ukrywał, mam delikatną wizję, że tak to nazwę, jak można byłoby postawić cmentarz tylko, gdyby go potrzebuje heavy workbench, jak nic. No, jak nic będzie potrzebny. Żelazny... Ty, wrogowie są w stanie ranić się nawzajem. No, no shit, Sherlock. Chyba nie mogę znaleźć tego heavy workbencha, a nie, jest, jest. Ty, nic się tak naprawdę nie dzieje. Wiesz, siostro, no ja ci nie mogę zagwarantować, że nic. Ja nie znam. A potem skąd wiesz, że gdzieś indziej coś nie stało, dajmy na to. Ale muzyka na pewno piękna. Może nawet do następnych epizodów bym podgłośnił wam ją, żebyście też mogli się tym dyrektować, ale... Nie no, tak naprawdę to tutaj cała terraria się zaczęła zmieniać. No no shit, Sherlock, po raz kolejny. Powinieneś zrobić licznik. Czego? I bambusy
komu ten... No wśród Sherlocków? No! Dobrze, ciekawie. No w sumie... Happy, kiedyś... this place is quiet enough to sleep like Sultan. Oh no, the forest does not inspire me. Don't like... Don't like. Aha. On będzie z pustyni na pewno chciał. Zresztą sprawdzimy w bestiarii. Yep. On chce pustynię. Także mamy pierwszego, który nie będzie chciał tutaj mieszkać. Ja się pustynią nie zajmuję. Wiesz, siostro, no zanim się zajmiemy pustynią, to musimy ogarnąć w ogóle jakieś porządniej podstawy. A nie mamy nawet tego ogarniętego, więc no. A ja właśnie sobie zdecydowałem, że pójdę umrzeć od żółtego slajma. Wow. Jednak nie jestem gotowy. Nie jestem na to gotowy. No i przez to, że w sumie nawet nie pamiętam, po co wchodziłem do tych jaskiń. I chyba nikt mi tego już nie powie. Tylko twoja głowa. No, niestety. Dobra. W takim wypadku to jest... To będzie serce naszej osady. Tutaj taka pęczna. I tak, co by ty... Wiesz o tym, że ty mi możesz podać jakiś plan i ja mogę budować? Wiem, siostra, tylko mówiłem ci, to ma być nasz pomysł. Dobra. To ja się nie odzywam lepiej, jeśli chodzi o budowanie. Okej, okay, no jak tam chcesz, siostra? Jedyne, co bym mogła zaproponować, to żeby na końcu wioski stały dwie wieże. Jak tam chcesz, ale jakby trzeba mieć pomysł najpierw na to. Wiesz. Umrzyłeś od piranów znowu. Nie przejdziemy, bo jest dość ciężko, bo jest masa potworów w dżungli. No i spawn rate'y pewnie są większe. Ale dobra, pewnie mniejsza... Tak, to 3 razy więcej mówić, że wszystkiego będzie. Dobra, ale mniejsza z tym. Mam teraz dla was takie delikatne zdanie. Znajdźcie jakieś miejsce, w którym chcielibyście postawić cmentarz. Bo jednak, jaki on by nie był zły, no... O, dziękować. Bądź co bądź chciałbym mieć pełnię gry dostępną, więc wiecie, no będziemy musieli go postawić wcześniej czy później. No chyba, że gdzieś jest na mapie zrespiony. Cmentarz jest sztucznym biomem i jest to potwierdzone nawet przez roadmapa. Nie ma naturalnych cmentarzy. To ja mam miejsce, gdzie można go postawić. Dobra. To fajnie. Teraz tak, co tam jeszcze chciałem? W tym przydałoby się ogarnąć jakieś, nie wiem co. Jakąś broń lepszą, czy coś, może. No. No ja sobie przed chwilą przecież ogarniałam, więc ale chodziło, no. Że dla mnie, siostra, bo... Nie ukrywam... Następny epizod musi być podróżą podziemną. W celu głównie w celu właśnie lepszego odkrycia co, jak, gdzie, po co. Bo nie ukrywam, jakieś ładne miejsce na podziemną część naszej osady by się przydało. Przydałoby się też dużo materiałów stamtąd, wiesz. Więc no... Właśnie więc wiesz, bez tego raczej sobie nie poradzimy zbyt długo. A ja brońki nie mam żadnej, więc... No niestety... Najprościej w świecie. No, nie mogę nic zrobić przez to. Skończysz corruption? Tak. Po lewej stronie. Chodzimy z bombami? A wiesz, no... Masz czas? Chcesz... W sumie może być niezły boost. Skoro to master, no trzeba tryhardować. Tak, spoko. Jeśli ogarniesz trochę lin, to możemy pójść. O co chodzi? Gdybyś słyszała, siostra, co my gadamy, to byś nie pytała. Ale idziemy, prawdopodobnie... O to, żeby jednak... kule powybuchać dwie. Niekoniecznie dwie, chociaż jedną, żeby cokolwiek mieć. Bo chcę nieważne... mieć już tą nową broń, jakaś zreworkowaną, tą kulkę. Zobaczmy, jak to działa. Ale tylko nie wiem, czy jeszcze są gdzieś bomby, bo nie mogę ich znaleźć. No ja wziąłem wszystkie, mam 39. A, okej, dobra, spoko. Tylko muszę naprawdę jakieś... Nie ma, także... nie no, w jakiejś skrzynce była. Znaczy, mam 4 staliny. To przy sobie. A no, to powinno wystarczyć. Nie stawiam. Dobra. W takim wypadku, wiesz co, chyba kupię trochę tych granatów jeszcze na zapas. I spróbujemy. No, przydadzą się. No chcesz, siostro, to możesz, ale będziesz musiała iść w charakterze obrońcy, żeby nie było. I w sumie, póki jest taka spokojniejsza chwilka, to jeszcze... Nie jestem pewien, czy oni nie zwiększyli przypadkiem wielkości ród, jak się, które się pojawiają na świecie. No możliwe.
Nie wiem, że się powtarzam z tym, ano możliwe, czy możliwe, co już w sumie i tak dalej, ale no, to jestem ja, wy chyba przywykliście do tego już bardzo. Minimum pomysłu, od czego zacząć. Jakby to nie było nagrywane i czasem mi się chce do ciebie po imieniu mówić. No wiem, siostra. No pozostaje się pilnować, jak długo nie znają mojego imienia, tym lepiej dla mnie. W sumie jak je poznałem, to i tak się nic nie zmieni, bo w sumie najważniejsze osoby we wszechświecie tego kanała, jak dziwnie by to mnie żal zabrzmiało, no to i tak już wiedzą, że nazywam się Stefan. Tak, już jestem w wiosce. Wszyscy wiedzą, że mam na imię Stefan. Dlatego też często na postaci, o którym ktoś nie wchodzi, mówię Jełop Stefan. I wcale teraz tego nie zmyśliłem. Wcale. Dobra. Nie, ani trochę. Dobra. To wszystko to szczera prawda. No widzisz, to sama potwierdziłaś. A teraz, siostro, mam do ciebie zadanie. Znajdź moje wiaderko gdzieś tam, które gdzieś, no, trzymałem. W jakiejś skrzynce jest, przynieś je, bo musimy wylać tu wodę. Wiem, że nie będzie ładna ani nic, ale no wstępnie trzeba po prostu coś z tym zrobić. Więc wstępnie jakieś tam niewielkie bajorko się tu wykopie, potem się je pewnie upiększy i w ogóle. Na razie po prostu będziemy mieli blisko chałupy. Nie ma wiadra! Jest wiadro z wodą. Ciekawe, gdzieś. Czy zarośnie to jeziorko sztuczne tymi właśnie liliami, tymi bandem. O, powiem szczerze, fajnie by było. Ale fajna muzyka jest w tym. We wiosce. Ja mi się wydaje, albo we wiosce dobrze. Się zmienia tło. Możliwe, siostra. Zmienia się lekko. Dobra. Ja trochę jeszcze głębiej muszę pokopać. Okej, okay, tyle wystarczy, tak? Jakoś. Nie musi być regularnie, ale jakoś w ten sposób, co? I już znowu nie wychodzi, dobra. Brzydkie będzie, wiem o tym. Nie musicie mi krzyczeć. Po prostu zalewamy jakkolwiek, żeby było. I będziesz mogła sobie już bawić się w rybołówstwo. Co? Kto będzie mógł się bawić? Będziesz mogła się bawić w łowienie rybów. Wielkich rybów. Jej! Oczywiście nie. Ja sobie robię wędkę pierwszą. Pamiętaj, że to mogli trochę pozmieniać. Także to normalne. I twoim głównym celem będzie zbieranie jak nic skrzynków. Na ile możesz. Brawo, to ja. Mogę otworzyć te puszki z robakami? Się pootwierałem, robaki wszystkie są wyłożone. Otóż zdobyłem materiał na pierwszy huk z topazu. Nieźle. No, teraz pytanie brzmi, czy... Co? Haczyk topazowy. Huk z topazu. Bo pytanie brzmi, czy to jest takie potrzebne, czy lepiej te topazy oszczędzać na tę jakąś sukienkę dla siostry. Może i tak. Aczkolwiek no, przyda się mobilność większa. Też chcesz sobie rób. Mam wędkę. Dobra. Chyba jest za mała. Nie musi. Jak jest małe, to masz kary do łowienia, czyli że gorsza rzecz będziesz wyławiała. Hej, co się sta... Czemu ja derta podmieniałem platformą? Bo tak można teraz. No wiem, że jest funkcja podmiana, ale myślałem, że to tylko podobne bloki na podobne bloki, a nie, że wszystko na wszystko. Nie, wszystko na wszystko, nawet możesz dirtem kopać ten, żelazo. Wiecie co, no fajne, fajne, fajne. Chociaż może być trochę wkurzające, jak przez przypadek się jakąś swoją piękną budowlę zepsuje klockiem derta. Będę się chyba trzeba potem wyłączyć tą funkcję z nadżycia, ale... No. To kiedy indziej. A na obecny moment... Nie da się chyba w tym łowić w ogóle. Da się, siostra. A jeśli nie, no to sprawdzimy za chwilę. Pewnie to nie się powiększy. Tak więc, siostro, no zajmij się tym tutaj. Sprawdź, coś ci się wyłowi. A ja w takim momencie... W sumie mam derta w kieszeni. Wiesz co, znalazłem chyba nawet spoko miejsce do stworzenia wioski podziemnej. Okej. To muszę ogarnąć jeszcze ten bardziej, jak to wygląda. Dobra. No, ale może być fajne podwaliny pod wioskę właśnie. Fajnie by było, nie ukrywam. Kolejny but! Dobra, to trzeba będzie to jakoś powiększyć, czy coś. Dobra. O, wodorost! On nie jest chyba do niczego przydatny. No nie.
To czemu się cieszysz z wodorosta? Bo nie but! Mhm. A w sumie. I teraz tylko zobaczmy, czy dobrze kojarzę, jak się robiło mudstone. Tak, mudstone bricki się robiło z kamienia i błota. Tak więc zaraz będziemy mogli zrobić pierwsze takie, można powiedzieć, fundamenty pod prawdziwy budynek, który będziemy tam gdzieś stawiać. No, to jest dosyć fajna, otwarta przestrzeń, tak? A ja znam dobry biznes. Jaki biznes, siostra? Znowu żeś wymyśliła. Na zwierzaczkach. To otwieraj tego biznesu i go rozkręcaj, ja nie. Się chwalisz, że masz pomysła na biznes i tyle. Ty, czekaj. Coś mnie... Mam jakieś wróżki, czekaj. One było coś o nich. Skarbu. Ty za nią. Serio, ty, są skrzynki takie ten. Odosobnione, takie złote skrzynki. Wróżki, Jezu, fajna rzecz. Wiesz co, papkinie, aż żałuję, że... Ciebie jeszcze nie przygotowałem do robienia urywek materiału, kiedy będą właśnie fajne jakieś elementy. Będę musiał ci to chyba niedługo przygotować, ale... Ale spokojnie. Jeśli po prostu fajnie byłoby, gdyby było, wtedy w sposób, wiesz, byś tam tylko krótkie urywki robił, jak coś znajdujesz, coś chcesz pokazać. Byś podsyłał i potem to bym do mojego materiału dorzucał, że przez chwilę zamiast mojego obrazu był widoczny właśnie tamten obraz i byłby spokój. A tak to sam będę musiał tego poszukać. Co stękasz, siostra? Jak mogę powiększyć to bajorko? Możesz. Wodę potem ja tam doleję. Ale okej. Okay. Powiększaj sobie. I przy okazji... No tak! Przy okazji przydało się też wyznaczyć jakiś tam koniec, powiedzmy, naszej wioski. Czyli wiecie, miejsce, w którym zakończy się definitywnie nasza ekspansja. W sumie gdzieś tam za bajorkiem bym proponował. Już gotowym. A ja póki co może... bym zasypał w sobie tą dziurkę dziwną, którą ktoś tutaj postawił. I jak już ją zasypię, to zajmiemy się budową właśnie... można powiedzieć, pierwszego budynku. Chociaż bardziej bym to nazwał dopiero podwalinami pierwszej budowli, bo wiecie. Szybko to nie będzie trwało. Tam sobie szybko nie będzie trwało, raczej szybko się tymi zajmiemy. Widać, że moje neologizmy dalej powstają czasami. Szybko to nie będzie trwało. Nie tak. Czasami, a zawsze. Cicho, bądź siostrę. Nie wiem, w którym twoje dziwne słowa nie powstają. A ja znam. Dni, w których leżę chory we łóżku. Poza takimi dniami. Ale widzisz? Szachmat, to iści. Mieli koszt świnki. Z jednego golda do 85 subera, także fajnie. No wiesz, bo kupiec jest zadowolony, dlatego pewnie tak jest. A, no to nie wiem. No tak, w kule to na cenę. Chociaż żeby nie było, to pewnie nie jest jego maksymalne zadowolenie, bo jeszcze musi mieć dobrych sąsiadów, ale... Czyli nie złodziej, tak. A każdy wie, że prawie każdy sąsiad to złodziej. W tym momencie powinienem puścić jak fragment Nikt tak nie kradnie jak sąsiad złodziej. Ale no, prawa autorskie. Żeby nie było tak, mam to nawet na komputerze pobrane. Tylko no, prawa autorskie, jak mówiłem, zabiłyby mnie za to. Więc nie mogę sobie pozwolić na takie eksperymenty. W ogóle ma ktoś pomysł na jakieś latarnie uliczne czy coś w tym stylu, które byśmy tutaj zbudowali? Można. Ja mam pomysł, aby przestało mnie atakować stado zębiaków i oczko. To by było nie wrócić do wioski. Nagrobki, tak się uważam. Uff, trzy. Trzy nagrobki. I znowu mamy 38 minut, tak więc zaraz trzeba będzie kończyć, a w sumie nie ogarnęliśmy niczego tak naprawdę. Ja wiem, nagraliśmy nawet spoko miejsce, ja zrobiłem dwa live stale, w sumie zadałem. Spoko. Dosyć fajnie się gra. Dobra. Rady ja 1-4 jednak, fajna rzecz. A jak mówiłem, szczukuję typ mał podwaliny fundamentu na pierwszą chałupę porządną. No! Nie. Te duchy już zaczynają mnie wkurzać. Usuwaj nagrobek. Usuwaj.
Wiecie co? Jak tylko zbudzimy chyba goblina Majsterkowicza, to trzeba będzie jak niski lofy przerobić na tego, żeby jak najszybciej kopały. No. I ratujcie, bo kolejny duch surnie. Już, już. Czekaj, przetapiam materiały, przecież tyle zdobyłem rudy w kopalni. Starczy mnie to chyba na jeden ser z ołowiu. W sumie bierz sobie, zasłużyłeś na to. Tylko trochę ołowiu zostaw w miarę możliwości, bo fajnie byłoby, wiesz, no... Chociażby na takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy, jak dajmy na to... Właśnie te heavy workbench, czyli inne rzeczy, żeby po prostu móc naprawdę ładne budynki robić. Nie starczy na buty, także... Mam klatę i mamy ten... hełmik. Mhm. Do butów. Dobra. Żeby to ogarnąć trzeba. Ma ktoś świetlika? Po co ci świetlik, siostra? Bo nie widzę, jak kopię w wodzie. Ja nie pomogę, dobra. Papki nie masz, może trochę dla mnie... Jak to się nazywa? Kamienia? Jezus Maria! Da, to jest? Teraz wiesz, co odkryłem? To się zrobić łopatę Graveyard Keepera! Z czego? Z ołowiu, da, mogę zrobić. Masz. Ej, dawaj, ja chcę wykrafcić. Czekaj, dam ci ten, 12 tego. Jezus Maria, już to! Nie, wiem. 12, czekaj. Już ci daję. Wiesz, no, papki nie. Tak jak jeszcze... To kasy zbierze. Dobra, masz, proszę. Dziękuję. Zobaczymy receptę pan też. Sowę. Co masz? A, sowę. Dobra, aż sam zobaczę tą łopatę. Faktycznie. O. Graves Digger Shovel. Aha. Aha! Ty fajne, i to jest dobra broń. I to kopię tylko miękkie... Ej, to jest dekopanie. Siostra, coś właśnie przebiło mojego szpadla. Biedny szpadel. Ciekawe, czy będzie więcej łopat, ale nawet jeśli nie, to ja to sobie wykrawcę i będziemy mogli już łatwo robić fajne rzeczy. Łopatą? Nie, jeszcze aż taki zdeterminowany nie jestem. Ale no, jak widać, gra od kropy przed nami swoje nowości. Tak więc... Ale nawet... są rozbudowane te jaskinie, także mamy... Ej, ten, a przy czym się krafci tą łopatę, bo nawet nie sprawdziłem. Nawet nie pamiętam, też właśnie patrzyłem. Dobra, wybaczcie za tą lamę. I w sumie... Skończymy budować te podwaliny, jak nic będzie trzeba już zakończyć odcinka, bo mamy 40 parę minut. Tak? Króliczek! A, o Jezu, Ektomist, nie! Potrzebuję kogoś ze sobą i to szybko. Odważnego. Ja. Dobrze, w takim razie siostra, szykuj się na wysyp duchów. Chodź. Żeby stworzyć łopatę, trzeba zrobić rytuał mrocznego cmentarzyska. Piu! Nieźle. Dobra, tak więc... Króliczek. Siostra, chodź szybciej. I żeby nie było, muszę rozjaśnić trochę. Pieniądze wziąć. Siostra, nie ma na to czasu, odcinka musimy kończyć, tak chcę jeszcze łopatę zrobić, żeby nie było, że jestem jełopem. Dobrze, nie my tym, kto nic nie osiągnął. Uwaga. Mroczny rytuał cmentarzyskowy. Jest już mroczne cmentarzysko. Tak? Mam nadzieję, że to jest ektomist, bo jeśli nie, to się wkurzę. Chyba tak. Bo widać taki klimat mrocznego... I oczywiście, że tu jest to ektomist. Tak więc mamy łopaty, które jeszcze szybciej kopię. Dobra, siostra, trzeba teraz szybko usunąć. Dobra, tak więc cmentarz usuniemy już na spokojnie. Mamy łopatę, ja wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym epizodzie, który będzie nagrywany za parę minut. Więc trzymajcie się. No zróbmy przerwę. Ej, ej. O Boże. Ej.